Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku sobie przedyskutujemy taką rzecz, jak co by było, gdyby nagle prądu zabrakło. Nie, to tak, ja sobie ostatnio właśnie przeglądam różne strony typu Spider's Web i właśnie na nich coraz częściej się pojawia coś takiego jak What if? Co by było, gdyby? Ja sobie tutaj zabrałem różne rzeczy, typu właśnie baterie, które są bardzo, bardzo potrzebne, jeżeli już się wydarzy blackout. W ogóle, czym jest blackout? Blackout to kilkugodzinne, kilkunasto, kilkudziesięciogodzinne przerwanie dostaw prądu. I co wtedy robić? W ogóle niewyobrażalne, nie? Niby pierwszy świat, ale może się zdarzyć u nas. U nas ostatnio w poniedziałek zdarzyła się taka rzecz, że zabrakło prądu. Tak. I wtedy musieliśmy poprosić Szwecję oraz kilka innych krajów, żeby nam ten prąd zaimportowali. Bo tak to byśmy mieli naprawdę blackout. Więc jak się przygotować do niego? Cóż, oprócz baterii ważne jest, żeby mieć jakąś czołówkę. Ja mam Presla. Ważne jest też, żeby mieć takie małe, przenośne radijko. Ja to radijko kupiłem, nie wiem, za 15-20 zł. I nawet się sprawia. Czekajcie, wezmę. Hop, hop, hop. No, ustawiłem. Wszystko ładnie, pięknie. Dwie baterie. I trzeba tylko i wyłącznie. Dostosować to no nic nie ma na razie. Czekajcie chwilkę. To działa. Dawno nie słyszałem tej piosenki Pussycat Dolls. Chyba brzmi lepiej niż wtedy, kiedy grały ją na okrągło stacje radiowe całej niemal Dobra. Europy. To było ponad 12 lat temu. Wyłączę, ale takie radio przydaje się w sytuacjach, kiedy no nie ma prądu ani nie ma niczego. Generalnie, cytując klasyka. Oraz oczywiście przydaje się strasznie dużo różnych świec. Tak. I także ważne jest, żeby mieć zapałki. Tak, zapałki naprawdę się przydają. Chodźmy teraz do mnie, tam do kuchni. Idziemy, idziemy, idziemy. No wiem, to jest dosyć takie nagranie, wiadomo. No i tutaj patrzymy. Mirek ma co? Zapałeczki. Zapałeczki zawsze, ale to absolutnie zawsze są ważne. Trzeba mieć zawsze zapałeczki. Dobra, zapałeczki omówione. Co jeszcze? Zapałki trzeba mieć. Ważne, żeby tam te wszystkie zaworki, niezaworki, mieć po prostu wiedzę o tym, gdzie się znajdują. No i też taką bardzo ważną rzeczą na wypadek blackoutów jest posiadanie. No na przykład wyłącz się, kurde.
No. No, na przykład powerbanków. Powerbanki są super, naprawdę. Mam jeszcze kilka innych. Na przykład taki. Też taki film od taty tam. Kiedy dostałem. No, generalnie na tym właśnie polega taki podstawowe radzenie sobie z tymi blackoutami. Ale jeszcze oprócz tego, co należy mieć, też warte jest objaśnienia, co należy żreć i pić. No bo tego jeszcze tak nie skowerowaliśmy. I do mnie przychodzą różne fajne w sumie takie potrawy liofilizowane oraz w puszkach. Ja po prostu w czasie kolejnych dni postaram się zebrać je wszystkie do kupy, po to, żeby wam przedstawić, jak przeżyć ten dziwny czas. Bo ten czas, niby ludzie mówią, że jest bardzo fajny, że wszystko jest bezpieczne i tak dalej, nie? Ale już się zdarzały takie sytuacje, że pod bramkowym można powiedzieć. Ja nigdy nie przeżyłem blackoutu, ale wolę dmuchać na zimne. Być może jestem jakimś prepersem, nie? Ale trzeba, bo to kurde, nikt nigdy nic nie wie, nie? Nie wiadomo. A jak nie wiadomo, to lepiej być przygotowanym na to niewiadome, niż nie być. Dobra, ludzie, ja sobie będę powolutku spadał, bo to widzę, że zaczyna się tam jakiś mały szumik i cóż. Do następnego filmu, w którym opiszę właśnie takie typowe spożywcze rzeczy, jak przeżyć w tych niespokojnych.